Trenera gości. Witam Państwa bardzo serdecznie. No cóż, można powiedzieć, że spodziewaliśmy się wszyscy takiego meczu. Był to mecz otwarty. Widać, że jedna i druga drużyna chciała w tym meczu zainkasować 3 punkty. Nie wiadomo, jakie nasze są cele, ale też wiem, że cele tutaj powoli są też bardzo wysokie, bo to jest zespół, który w tej chwili, można powiedzieć, jest bardzo dobrze prowadzony, budowany i tak można powiedzieć po meczu, że chyba to był najcięższy nasz rywal do tej pory. Natomiast cóż, na pewno jest niedosyt, ponieważ jeżeli traci się bramkę w 93 minucie, no i zabiera się nam zwycięstwo, powiedzmy, no to wiadomo, że nie możemy się z tego powodu cieszyć, tak? Drugi raz praktycznie, drugi mecz mamy, że wszystko od nas zależy, żeby przypieczętować ten awans, natomiast drugi raz gdzieś tutaj gubimy punkty w końcówce, dlatego jesteśmy z tego powodu bardzo, bardzo niezadowoleni. Jeżeli chodzi o przebieg meczu, to wydaje mi się, że pierwsza połowa bardzo dobra w naszym wykonaniu. Też tutaj analizowaliśmy rywala, wiedzieliśmy, gdzie ewentualnie możemy zaskoczyć. Przygotowaliśmy też nowe stałe fragmenty gry, z której pozdobiliśmy bramkę i myślę, że tutaj zaskoczyliśmy troszeczkę zespół gospodarzy. Natomiast no, niepotrzebnie w drugiej połowie gdzieś wdarło się nerwowość. Natomiast no, jeżeli się na wyjeździe wygrywa 1-0, to wiadomo, że przeciwnik zawsze już nie broni, tylko większą ilością zawodników atakuje, stwarza sytuację. No i jeszcze można powiedzieć, że przy dobrym układzie tutaj dla Pogoni mogłoby się skończyć tak, że więcej tych bramek padło, bo druga połowa w naszym wykonaniu już była zdecydowanie słabsza, ale myślę, że do tego też doszła presja. Jeżeli chodzi o nasze zmiany, nie takie chcieliśmy przeprowadzić, to powiem od razu, natomiast zawodnicy, którzy schodzili, gdzieś zgłaszali, że chcą te zmiany otrzymywać i trochę nam się właśnie tutaj tymi zmianami trochę tam organizacja gry w końcówce posypała. Powiem jeszcze tak na zakończenie, no myślę, że pewnie przed meczem w ciemno byśmy wzięli ten punkt, bo wiemy z kim graliśmy i że z dobrym zespołem, natomiast no po meczu jesteśmy troszeczkę niezadowoleni. Chciałbym podziękować kibicom Radomiaka za fajny doping. Pomimo też niekulturalnego dopingu ze strony kibiców Pogoni, chciałbym też podziękować, bo pracowałem tutaj 2 razy i uważam, że Pogoń zasługuje na to, żeby być kiedyś w przyszłości na pewno w wyższej klasie rozgrywkowej niż teraz. Dziękuję bardzo. Proszę o komentarz trenera Pogoni. Dzień dobry. Ja przede wszystkim chciałem pochwalić drużynę, bo tak naszym obowiązkiem jest walczyć i zasuwać. Tutaj dzisiaj myślę Pogoń pokazała w drugiej połowie niesamowitą determinację, bo grając z liderem, goniąc wynik, mieliśmy tych sytuacji dużo. Dopiero gdzieś w samej końcówce strzeliliśmy tą bramkę. I to na pewno dla nas jest ważne. Co do samego meczu, no myślę, że tutaj najbardziej przespaliśmy pierwsze 15 minut, bo tutaj Radomiak ruszył bardzo agresywnie i z biegiem tych minut ta pierwsza połowa się wyrównywała, a w drugiej połowie to myśmy osiągnęli przewagę i tak jak mówiłem, stworzyliśmy kolejne sytuacje, zabrakło tutaj na pewno skuteczności. Cieszymy się z tego punktu, bo to z liderem w okolicznościach, w których wyszarpaliśmy to zwycięstwo, ten remis to na pewno cieszy. Także dalej pracujemy i przed nami jeszcze 2 mecze. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa ma pytanie do trenerów? Jeżeli nie, to dziękuję za przybycie. Dziękuję bardzo. Dziękuję.